Cześć, ja jestem Ziemniak i już pędzę z rozpoczęciem odcinka. Widzisz, Grześ, jak jest ciężko rozpocząć odcinek? Rozumiesz to, żeby za każdym razem było chociaż trochę inaczej? Grześ tutaj przyszedł, usiadł i się zastanawia, jak wygląda nagrywanie intro. A że pojawia się u nas po raz trzeci i będziemy robić dzisiaj coś mocno technicznego, to stwierdziłem, że go zaproszę na górę, bo on już zna pełne kulisy naszych produkcji adwentechowych. Czyli odcinków, które pojawiają się codziennie. No i tyle. Seria ta powstaje we współpracy ze sklepem Xą, gdzie linkuję do wszystkich rzeczy, które się pojawiają w tych odcinkach. I w sumie tyle. Na dole linki w opisie. Grześ, ty leci na schody. Dobra, już mnie tu nie ma. Jak szybko zareagował? Chodziło o to, żeby, wiecie, nie podejrzał prezentu, tylko żeby też był element zaskoczenia. Bo w dzisiejszym odcinku będzie nam potrzebny prezent. I dla wszystkich miłośników tego, że chodzę boso, mam dzisiaj specjalne skarpetki z podgumowaniem, które sprawiają, że się nie poślizgnę na schodach. Trzymałem się, to było kontrolowane. Wiem o tym, że wiele rzeczy testujesz, wiele rzeczy sprawdzasz, to pomyślałem sobie, że dzisiaj przeprowadzimy wspólnie test. I pomyśl, co może się znajdować w tej przesyłce od świętego X-Kołaja. No przede wszystkim jest bardzo ładnie zapakowana. Znowu postarałeś się. I tutaj jest kilka rzeczy. Tylko... nie wiem. Ostatnio było zbyt prosto i zgadłeś praktycznie od razu. Ja chcę to rozpakować, bo szczerze mówiąc nie. Tutaj nie. Szukam jakichś takich punktów zaczepienia gdzieś na rogach, ale... Wiesz, co to jest? Ja wiem, no nie musisz mi... To są... nie, to nie są. To jest bardzo głupi pomysł. Podrzuć, mów. Stawiałem na klocki Lego. Nie. Nie. Ale właśnie ze względu na to, że tam się nic nie trzęsie, to nie mogą być klocki Lego. Tylko to może być... Co może być? Coś, co jest... rozerwało. Delikatnie. Teraz już czuję. Prawdziwy miłośnik technologii. To jest coś płaskiego. Ja nie jestem w stanie zgadnąć, co to jest. Szczerze, nie mam pojęcia. Tak jak ostatnio rzeczywiście ta klawiatura... Ja to rozdzieram. Mogę rozpakować, proszę. Pamiętaj, to jest wciąż kanał technologiczny, więc musimy wykonywać różnego rodzaju testy. Mimo wszystko ja nie mam pojęcia, co może być w tym pudełku. Te pudełka. Bo tutaj jest kilka pudełek, one nie przypominają mi niczego, co do tej pory miałem w rękach, także nie wiem. Benchmarkowałeś kiedyś, synu? Nie, tato nigdy. Nie, to jeszcze dziadka Black White'a brakuje. Ze starych czasów, kiedy Black upuszczał benchmarki jeszcze 32-bitowe, inaczej się bawiliśmy. Okej, mówiłem, że płaskie. Ale teraz mój głupi tekst miał jakiś sens, nie? Czyli będziemy po prostu sprawdzać, ja wiem, jakie będzie zadanie. Będziemy musieli sprawdzać, która z tych podkładek uzyska najlepsze temperatury pod obciążeniem na różnych laptopach. Znaczy laptopa weźmiemy po prostu jednego, żeby sobie jeszcze bardziej nie utrudniać, bo czas nas znagli i czas jest mocno ograniczony. Ale wiele razy pojawiały się u mnie pod filmami pytania i komentarze, jaką wybrać podkładkę chodzącą do laptopa. Dlatego wybrałem 4 różne modele, które są przy zupełnie różnym rozstrzale cenowym, żeby zobaczyć, która z nich jest najprzyjemniejsza, najlepiej zrobiona, która najlepiej będzie chodzić, która będzie najcichsza w naszych odczuciach, a która ostatecznie będzie najlepiej chodzić. Czy warto jest wybrać coś, co kosztuje niewiele, czy lepiej jest wybrać coś, co nie dość, że kosztuje bardzo dużo, to jeszcze świeci. Chyba tak, bo jest RGB. Czy masz w ogóle pojęcie, w jakich cenach są w tym momencie podkładki chodzące do laptopów? Nie mam bladego pojęcia, bo szczerze mówiąc nawet takich akcesoriów nie wyszukiwałem, nie? Sam nie jestem użytkownikiem laptopa, dlatego też, no nie wiem, nie mam pojęcia. Mogę gdzieś tam strzelać, ale to są raczej takie... Strzela. Po kolei? Po kolei. Na początek może bym sobie uszeregował, które moim zdaniem są najtańsze, a które są najdroższe w tym zestawieniu. Moim zdaniem ta jest najtańsza. 99. Może być droższa, może być minimalnie tańsza. Pierwsza oszacowana na 99 zł. I tutaj mam takie delikatne wahania, bo z jednej strony myślę, że może być ta tańsza, a z drugiej strony, znając, że Redragon produkuje takie produkty, które są przystępne cenowo, to w sumie mimo, że tutaj jest RGB, to może być tańsze. I chyba bym obstawiał przy tym, że ta będzie tańsza. Ile? 119. Następna będzie na pewno ta. I tego trasta, nazwa Yozu, wyceniam na 169. Z racji tego, że jest... proszę bardzo, pan kamerzysta widzi wszystko elegancko, prawda? Prawda? Tutaj mamy... 239. RGB podbija cenę. 229 zł. Ja mam wszystkie odpo... 39, proszę pana. Przejęzyczenie. Ja mam wszystkie ceny przed sobą na laptopie. A ogółem test będzie polegać na tym, że przetestujemy sobie każdą z tych pojedynczych podkładek chodzących do laptopa. Na przykładzie mega grzejącego się już laptopa, bo jest już mocno zasyfiony w środku, przynajmniej tak zakładam, bo zaczął się już mocno grzać. Triton 500, którego możecie kojarzyć ode mnie z kanału. Będziemy puszczać sobie 3D Marka i zobaczymy, jakie tak naprawdę będą wyniki. I co jest najważniejsze? Myślę, że najważniejsze jest to, żeby zdobyć
zdobyć jak najwięcej punktów, a drugie kryterium to będzie sprawdzenie, jak są wykonane same podkładki. Trzecie kryterium, która jest tak naprawdę najcichsza. Dobra, czy najpierw sobie ogarniemy tutaj ceny, jakie one są faktycznie, czy ja już mogę te pudełka rozrywać i w ogóle dobierać się do każdej jednej podkładki? Ja chcę sobie już je pomacać. To ty rozrywaj, ja przygotuję ceny i cię zaraz skoryguję, bo w przypadku co po niektórych delikatnie nie trafiłeś. I podkładka za prognozowane 99. Ładniejszy zapach zdecydowanie. Moi drodzy państwo, unboxing super podkładki chłodzącej za moim zdaniem 119 zł. To jest duży plus, jeżeli chodzi o ergonomię i dodatkowe walory, które płyną z wykorzystania takiej podkładki, a nie innej. Ojejku, nie chcę tego rozszargać jakoś. Tutaj nie ma nic więcej, bo wszystko jest zapakowane w folii. Jak już wszystkie wąchamy, to ta jest taka pośrednia. The Dragon pachniał troszkę mniej plastikowo, jeżeli mamy potem oceniać podkładki. I kolejna, ta już będzie bez folii, bo one są... A nie, tutaj jeszcze jest taka jedna, mała, ciach. I tutaj już. Tutaj też nic nie ma. Nie, jejku, myślałem, że to jest jack. Nie jest jack, po prostu zasilanie jest w ten sposób poprowadzone. Także troszkę inaczej. Poziom zapachu Redragona. Te dwie najlepiej pachniały, ta pachniała najbardziej plastikowa, ta tak średnio plastikowo. Zanotuj to jest bardzo ważne w ocenie. Czy w tym momencie, jak jesteś już po unboxingu i zobaczyłeś, jak te sprzęty wyglądają w rzeczywistości, czy chciałbyś zmienić cenę albo kolejność tych sprzętów, jak powinny zostać ocenione przez ciebie? A mogę zrobić pytanie do przyjaciela, ale... Nie, wujek Google odpada. Jeżeli nie, to w sumie... Jeszcze raz spojrzę na cenę, bo już w sumie nie pamiętam. Tutaj 239, tutaj było 169 i spadł mi kabel. Tutaj 99 i tutaj 119. Tutaj dałbym 119, a tutaj 169. To jest najgorsza decyzja, jaką w życiu popełniłem prawdopodobnie, ale niech będzie. Wy pamiętacie, która podkładka jaką miała cenę, a w tym momencie... A w tym momencie skiepściłem całe wycenianie. Zwróciłem uwagę, że tutaj jest kontrola obrotów i kontrola czegoś, bo to w sumie nie jest opisane. Natomiast w tej sytuacji wydaje mi się, że będziemy jednak jeszcze raz zrywać ceny. I wracamy do tej poprzedniej konfiguracji, czyli tutaj 169, a tutaj jest 119. Chyba, że jeszcze czegoś tutaj nie dostrzegłem, ale... Jak to mówią, klient nasz pan. Wracamy do tej poprzedniej konfiguracji. Podejrzewam, że gdzieś tam coś tam przestrzeliłem, ale zostawiam to tak jak jest, bo uważam, że chyba jest rozsądnie. Przekonajmy się sami. Nie, kurczę, tak dramatycznie mogło wyjść. W tym momencie mamy ułożone podkładki według cen zaproponowanych przez Grzesia. I co się okazuje, jego sposób wąchania podkładek, żeby wyznaczyć, która jest lepsza, która jest gorsza, wyjątkowo dobry sposób działał. Więc jeżeli poszukujecie podkładki, to... Powąchajcie po prostu. I na tym można byłoby zakończyć, ale tak naprawdę trzeba sprawdzić, jaka cena jest tak naprawdę tą ceną prawdziwą. Jeżeli chodzi o pierwszą podkładkę, która nazywa się Speedlink Air Drafter, to możecie sobie chłodzenie tak naprawdę zapewnić za 34,99, a nie za 99 zł. Mam nadzieję, że w tym odcinku cena nie wzrośnie. Nie? Ta podkładka rzeczywiście najgorzej śmierdziała ze wszystkich i wciąż śmierdzi i pewnie się nigdy nie wyśmierdzi. Jeżeli chodzi o jej możliwości, to od spodu możemy rzeczywiście wrzucić sobie przewód USB, żeby go schować, ale on sam jest zamontowany, wydaje mi się, na stałe, chyba że ktoś potrafi lutować i za każdym razem będzie go wyrywać i lutować sobie z powrotem. Ma dodatkowo czerwone podświetlenie wentylatora. I nóżki są pojedyncze też w sumie tutaj. Ale to ma tylko 1000 obrotów na minutę tak naprawdę. Czuć, że coś chłodzi. Tak, czuć, że coś tam wieje. Ale zawsze lepiej jest wykorzystać tego typu podkładkę, niż trzymać laptopa chociażby na kolanie. No słyszysz, jak tak coś w nim... No tak. Tak, no działa jak 34,99. Druga podkładka chłodząca, która została wskazana przez Grzesia, to uwaga... Redragon. Tutaj muszę cię niestety zasmucić, bo tak naprawdę tańszą podkładką chłodzącą okazuje się być Yozu. I teraz możesz powiedzieć, o Jezu, Yozu taki tani? 89,99. Cztery wentylatory podświetlane i ona już się nadaje do laptopów 17,3 cala, jak poprzednia była do 15 i tutaj już mamy wentylatory do 1200 obrotów na minutę. Wszystkie 120 mm. Zobaczcie na to, już od nowości jeden z wentylatorów odpala się z opóźnieniem, czy to jest tak zawsze? Faktycznie. A podepnę do innego portu? No tak trochę leniwie się odpala, ale może musiał się przesmarować, bo dawno nikt go nie odpalał. Aha, patrz, świeci, gasisz. A drugi?
Aha, okej. Okay. Czyli niezależnie, czy poprzekręcałeś, dlatego tamte się wolniej odpalały. Tak, no. Możemy w pewnym momencie ograniczyć przepływ powietrza i to jest tak naprawdę fajne w przypadku takiej podkładki, bo tam jak nie mieliśmy możliwości zmiany regulacji, tak by nam było zbyt zimno, bo byśmy nie mieli włączonego komputera, wciąż trzymalibyśmy go na przykład na swoich kolanach, to jeżeli byłoby nam zbyt zimno, to tutaj jesteśmy w stanie regulować się. Ale już w niej od razu czuć, że troszkę sympatyczniej wieje. Możemy tak naprawdę ustawić sobie laptopa na pojedynczej nóżce, albo ewentualnie możemy podnieść całą nóżkę. No to cała reszta już jest w zasadzie oczywista, czyli ta jest średnia, a ta jest najdroższa. Jestem pewny, ale się zaraz zdziwię. Redragon Ivy. Proponowałeś, żeby cena była 119 i tutaj byłeś najbliżej. Okazuje się, że ta podkładka kosztuje 119 zł. Możemy sobie odsłonić, bo tą podkładkę mamy w tym miejscu. I uwaga, podłączmy ją, słuchaj. I w tej na froncie są dwa przyciski. One tak działają i nie działają. W sensie trzeba bardzo mocno przycisnąć. I jeden odpala właśnie podświetlenie. I to jest tylko jeden tryb. A drugi ma dwa stopnie regulacji, czyli jest wyłączony, włączony lekko i włączony mocno. Wentylatory w tej podkładce są w stanie się rozpędzić do 2400 obrotów na minutę według zapewnień producenta i specyfikacji na stronie X.com. I jeżeli chodzi o jej budowę i to jak wygląda, to tutaj widzimy, że tu już jest standard troszeczkę wyższy, bo nie mamy pojedynczych nóżek, tylko tak naprawdę mamy nóżkę, dzięki której możemy laptopa ustawić na kilku wybranych przez nas wysokościach. Co prawda tak to brzmi trochę za mocno i nie czuć, że... Nie, no czuć jednak, że... Trochę... Przy tym dużym czuć, a przy tych mniejszych jest ten taki nawiew. Delikatniejszy, ale najważniejsze, że jest, a zresztą laptop to tak czy siak potrzebuje po prostu jak najwięcej powietrza. Jak chodzi o samo podświetlenie, to fajnie, że to sobie świeci na kolorowo, tylko że mamy tak naprawdę jeden tryb, który nam pozwala tylko świecić na tęczowo. Ale tak jak dobrze słyszycie na mikrofonach, te wentylatory nie są aż takie przyjemne. Wiesz co, bo o ile ten pewnie nie ma jakiegoś takiego przesadnego dźwięku, to te mniejsze, z racji swojej wielkości. Czy jednak ten większy? Nie, posłuchaj sobie, małe. Więc jeżeli chodzi o jej konstrukcję, to ja mam świetny pomysł, gdzie moglibyśmy to w pewien sposób usprawnić i poprawić. Słyszałeś o tym, że się na przykład w rowerek wkłada patyk. Wiem, co chcę zrobić. Mam od montowania swoich firanek imbusy i stwierdziłem, że to będzie idealna opcja, żeby przetestować, co się stanie, jeżeli wsadzę imbusa w wentylator. Nic nie złamałem. Ale słyszysz? W tym momencie nie. Naprawiamy... Posłuchaj. No i teraz to jest dobra podkładka. I teraz jest głośno, no. Przechodząc dalej do kolejnej podkładki chłodzącej, ty zaproponowałeś cenę, która oscylowała w okolicach 239 zł. I jak się okazuje, dyszkę mniej jesteśmy w stanie tą podkładkę dostać i ona rzeczywiście robi największe wrażenie. Zobacz na to, jaka ona jest ogromna, jaka jest masywna. Ma jeden ogromny wentylator i nadaje się w tym momencie do większych... No. I są zmienne efekty. Czyli nic dziwnego, zasługuje na znacznie wyższą cenę, bo... posiada więcej efektów i trybów. A oprócz tego jej konstrukcja jest na tyle fajna, że jeżeli będziemy ściskać na środku, to jesteśmy w stanie zatrzymać rzeczywiście wentylator. Ale jak odpuścimy, to wentylator dalej działa i jest przede wszystkim najcichsza ze wszystkich. Jeszcze tego nie wiemy, bo teraz jest głośniejsza. To jest maksimum w ogóle. Prędkość obrotu jest od 450 do 700 obrotów na minutę. No i to tak by wyglądało, że to tak się wolno kręci. Rzeczywiście jest wolny ten wentylator, ale przez to, że jest ogromny, to jest w stanie więcej tłoczyć powietrza. Kolejna sprawa jest taka, że przez to, że to jest chyba najmocniej taka sturdy, bym powiedział, wiesz, taka sztywna podkładka, no. To pod tym względem ona mi się najbardziej podoba, bo ją bym najchętniej wrzucił sobie nawet na kolana, żeby sobie... Może bym jeszcze innej poszukał. Taka jedna rzecz, która w sumie w tej podkładce jest chyba najsłabszym ogniwem, no to ten port. Że to nie jest takie standardowe USB. No i to też jest ostatnia podkładka. Wróć, nie ostatnia. Pierwsza podkładka z tych wszystkich. Wszystkie inne miały połączenie dodatkowe do USB. Redragon miał dodatkowy port wypuszczony z kabla. Trust miał dodatkowy port z tyłu. Redragon miał w sumie, znaczy huba, przelotkę. To Speedlink miał takie coś. Macie linka na dole w opisie, więc jeżeli chcecie sprawdzić też samemu, to możecie się przekonać, że rzeczywiście takie ceny były. Możecie zobaczyć, jakie są te podkładki. Jako benchmarków przeprowadziliśmy testy FireStrike Ultra i pierwsze nasze ułożenie było po prostu na blacie, żeby zobaczyć, jak się będzie grzać laptop. Ale nie można zapominać o wszystkich, którzy trzymają laptopa chociażby na jakiegoś rodzaju ręczniku. Więc zanim przejdziemy do używania podkładek chłodzących, to stwierdziłem, że wezmę używany dywanik z łazienki, po którym stąpał Mateusz. I tak jak normalnie ktoś sobie kładzie laptopa chociażby na kołdrze, która będzie lekko może zmarszczona, bo tak zazwyczaj się. O, coś takiego? Myślisz, że okej będzie? No. I tak wyprostowałeś. I tak wyprostowałem. Zobaczmy, jaki tutaj będzie wynik. Gorzej, jak nam spłonie. 13, to było wcześniej 15 tysięcy. Teraz jest 13 926 i 2500...
Wróć, 2352. Teraz zobaczcie, jak wygląda nasz dywanik. Trochę się zdążył schodzić, bo kamerka mi nie chciała działać. Podnieś. Ta-ta-ta. Elegancko widać, że sobie przewiewało tędy. Tutaj się mocno zagrzało i teraz by nam grzał ten dywanik rzeczywiście. No zobacz, jak wygląda od spodu, czy jest bardzo gorący, czy... Znaczy... Aż się kalibracja włączyła, ale widać najgorętszy punkt gdzieś tutaj na środku. No jest gorący, faktycznie. Także dywanik zdał rezultat. No. Bierzemy teraz pierwszą podkładaczkę. A i tu cię zaskoczę, bo jeżeli spojrzysz sobie w tym momencie na wyniki, to możesz zobaczyć, że na dywanie ogółem punktów było... Więcej. Mniej, ale niewiele mniej. A faktycznie? Nie, czekaj. No tak, 4-4-4-6, a to jest 4-4-8-2. Czyli na dywanie jest mniej. Grafik też jest trochę mniej. Ale fizyk jest więcej. Czemu? Ja myślę, że tutaj trzeba po prostu wykonać prawdziwy test, czyli trzeba położyć się w łóżku z laptopem. Wziąłem swoją prywatną kołdrę, więc uwaga, będzie śmierdzieć mną. Połóżmy tutaj laptopa, tak jakbyśmy chcieli z niego normalnie korzystać i odpalmy benchmarka jeszcze raz. To są te momenty w życiu, kiedy człowiek zaczyna kwestionować swoje jestestwo. Teoretycznie z dywanem powinno być znacznie mniej, a wcale nie jest aż tak źle. Jako ciekawostka, jak grałem sobie na tym laptopie w Monster Huntera, to miałem go podłączonego do telewizora i zrobiłem następującą rzecz. Wziąłem oczyszczacz powietrza, który wiał mi bezpośrednio na laptopa, który był ustawiony w postaci namiociku, żeby chłodzić go jak najlepiej i wtedy rozdzielczość dynamiczna mi nie spadała. Oficjalne zdjęcie laptopa z kołdry, ta-ra-ta-ta, do góry. I możemy zobaczyć, że kołdra pod spodem... Ojejku, jaki on jest gorący. Nawet przewód jest ciepły, pokaż spód. No, na spodzie jest mega, mega ciepło, ciepło. Nie patrzcie na tą temperaturę, która jest tutaj, bo jesteśmy też daleko i się przekalibrujemy. Ale on jest teraz na tyle gorący, że jego się w ogóle aż ciężko trzyma. Ogółem jest to wynik najniższy. Grafika najniższa. Fizyka, nieważne, combined, najniższa. Wydaje mi się po prostu, że tak jak mieliśmy dywan, to on mimo wszystko, że ograniczał nam przepływ powietrza i na, patrząc się na ogólny wynik, tutaj było średnio, ale ten dywan ma takie wysokie te cegiełki, które sprawiają, że i tak to powietrze jakoś dochodziło. Ale też różnice tutaj w tym benchmarku nie są aż takie duże. Co prawda w odczuciach samego laptopa, to jak wrzuciliśmy kołdrę, uzyskała ona najniższy wynik, a przy okazji laptop się najmocniej zagrzał i najmniej przyjemnie byłoby na niej sobie po prostu rzeczywiście. No wciąż tutaj, zobacz. Rzuć sobie ręką na to. Jest bardzo gorący. I problem jest taki, że benchmark trwa jakieś w okolicach 7 minut, a jeżeli na przykład gramy i lecimy przez godzinę, to ta moja półka... Też robiła się gorąca. Znaczy benchmark też nie będzie bezpośrednio jakby real world user. Trzeba by było tutaj zrobić rzeczywiście jakiegoś stres testa, który by jakiś dłuższy czas rzeczywiście podziałał. Bo jaki był problem z półką? Przez pierwsze 10, 15, 20 minut siedziało się z nią komfortowo w łóżku. Natomiast w momencie, kiedy posiedziałeś z nią przez godzinę, przez 2 godziny, to ona cała się na tyle zagrzała, że to ciepło już nie miało gdzie przechodzić po bokach, ono przechodziło przez tą półkę i robiło się straszliwie gorąco. I przez piankę też było czucie? Było gorąco po prostu, no bo jednak ona nie izoluje aż tak dobrze, było po prostu bardzo ciepło. Wydaje mi się, że jakbyśmy puścili benchmarka, który by potrwał znacznie dłużej, to też nasze wyniki by się mocniej różniły. A tutaj mamy benchmarka, którego i tak założyliśmy, że i tak będzie długi, ale też to może wpłynąć na nasze wyniki, więc to trzeba by było zbadać trochę dokładniej. A my mamy 4 podkładki. I serię daily, więc nie zdążymy nawet zrobić tego fizycznie w czasie. To, co w tym momencie widzicie na ekranie, to jest wynik po tym, jak zastosowaliśmy podkładkę najtańszą z całego zestawienia. I uwaga, okazuje się, że podkładka rzeczywiście działa, bo jak zobaczymy sobie w tym momencie na wyniki, to możecie zobaczyć, że na to patrzmy, na to jedno, czyli połączone wszystkie wyniki, combined. I przeskakujemy na pozycję numer 2, a pozycja numer 2 to był Trust GXT. 4. I wentylatory też wypadałoby ustawić na maksa. One tutaj były ustawialne chyba, nie? Teraz widać, wszystkie elegancko świecą. Możemy położyć laptopa, odczekamy tak jak pomiędzy wszystkimi benchmarkami chwilkę i odpalimy zaraz 1.4.7.2.9, 2.4.4.2. I 70 FPS-ów też przy okazji wyższe. Pnąc się w górę, okazało się, że mamy jeszcze więcej punktów, ale teraz pora na podkładkę, którą żeśmy delikatnie zmodyfikowali. Ja już ją podłączę, żeby działała. I zauważyliśmy pewną jedną niedogodność, jeżeli chodzi o to, co, jakie modyfikacje tutaj wprowadziliśmy. W którymś z tych wentylatorów jedna łopatka nam strzeliła. Wniosek jest taki, że nie powtarzajcie tego w domu. Jeżeli macie imbusa, to jego miejsce nie jest między łopatkami wentylatora, bo możecie urwać łopatkę. Wraz z ceną wzrasta nam wydajność, bo się okazało, że na tej podkładce mamy wyższy wynik, więc plus dla tej podkładki. Ale jest jedna rzecz, czekaj, bo żeśmy urwali tą łopatkę, co się stanie?
To będzie można rozkręcić i wymienić ten wentylator, bo te wentylatory są tak naprawdę standardowe. No. Ostatnia podkładka też jest w najwyższej swojej pozycji, dostosowana do większych laptopów niż ten. Miejmy nadzieję, że da radę. No już zaczęła działać. Musimy odpalić RGB, bo wtedy będzie więcej chodzić. Lepiej. Ja naprawdę pokładam w tą podkładkę wielkie nadzieje, bo ona jest najcichsza spośród tych wszystkich podkładek. Oprócz tego, że terkocze trochę wentylator. Jak się okazuje, kiedy spojrzycie sobie na tą tabelkę, to pozbądźmy się wszystkich dolnych wyników, patrzmy się na ten wynik ogólny, bo o niego się zazwyczaj walczy. I w przypadku każdej z tych podkładek uzyskujemy lepsze wyniki. Zaczynając od najtańszej... AirDrafter. Jest dobrze. O nie, dobrze. Yosu, Aura i Ivy okazało się, to jest Ivy. Tak, to jest Ivy. Redragon. I ona okazała się z tymi swoimi 5 wentylatorami najlepsza i stosunek ceny do jakości wydaje się być najlepszy. Zastanawiając się nad tym, która podkładka mi się na przykład najbardziej podoba, to mi się wydaje, że ta jest jakaś taka, najbardziej mi się wydaje być sztywna i jakaś taka wygodna. I chyba my jesteśmy w tym zgodni w ogóle, wszyscy tutaj, że ta jest najciekawsza, patrząc na stosunek ceny jakości. Przede wszystkim, ta tutaj, przez to, że ma te małe wentylatorki, no to RGB jej niestety tutaj nie ratuje. Ta jest jakaś taka, mam wrażenie, że trochę rozklekotana i przede wszystkim ona jest znacznie grubsza niż wszystkie inne konstrukcje i wentylator dodatkowo lekko na łożysku klekocze, więc to jest nieprzyjemny dźwięk. A w tamtej stwierdziliśmy, że za mała powierzchnia chłodząca w sumie troszkę. Tak, i nie masz, panie, nawet tu żadnych z tych nóżek, żeby ci nic nie spadło i zobaczcie, jaka ona jest mięciutka, więc sprawia wrażenie, jakby była totalnie beznadziejna. Ale ja mam jeszcze inny pomysł. Dobry pomysł. Tam akurat nam się póki co jeszcze benchmark robi, ale zmotałem coś takiego. Jak sobie w tym momencie spojrzycie... To jest DIY podkładka chłodząca. No mamy tutaj wentylator od Corsera, mamy przewód USB wpięty do tego wentylatora i mamy sam przewód USB. USB powinno nam dać 5 V i ten nam się powinien kręcić wolno bo wolno, ale przede wszystkim bezgłośnie. Bo jakość tego wentylatora tutaj ogromnego pozostawia wiele do życzenia. No mimo, że była najdroższa, to przy okazji jedno z głośniejszych w sumie. Tak to, coś tam klekotało. O. Natomiast tutaj, posłuchaj. No praktycznie wcale nie słychać. Tak bardzo jak przyłożę, to coś tam wibruje, nie? Ale to jest takie minimum, minimum. Tu tak wszystko szumi, więc w tym momencie nie usłyszycie, bo to jest zbyt ciche. I tak naprawdę trochę tego powietrza rzeczywiście tutaj przelatuje. A co jeżeli by zaoszczędzić, wykorzystać używany wentylator z jakiejś obudowy i zrobić własną podkładkę chłodzącą? Czy będzie ona lepsza? Może gorsza? Przekonajmy się. Nasza podkładka gotowa. Ale teraz, żeby wszystko rzeczywiście działało, to potrzebujemy podpiąć USB-ka i zobaczyć, czy rzeczywiście nasz wentylator zacznie działać w momencie, kiedy go podepniemy tutaj, czy niczego nie zewrzemy. Wentylator, działa. Jak sami widzicie, działa. W takim razie ja proponuję położyć tutaj laptopa. Nie będzie to idealnie komfortowa dla niego pozycja i też jakbyśmy chcieli trzymać taką konstrukcję na kolanach, to może lepiej by było ją wykonać z czegoś sztywniejszego. Działa wszystko. I teraz możemy odpalić benchmarka. I teraz powinniśmy cicho liczyć na to, że nasza podkładka DIY jest najlepsza z tego wszystkiego i przy okazji najtańsza. Chociaż... sam wentylator. No nie jest aż tak tani. Nie jest aż tak tani, no. Finalnie zrobiliśmy drugą wersję tej podkładki. Pierwszy test został przeprowadzony, teraz mamy drugą. Wersję, w której są wentylatory, znaczy wentylatory, otwory wentylacyjne na jeden na boku, jeden z tyłu i jeden od frontu, który dawał mocny powiew świeżego powietrza. I ogarnęliśmy naprawdę fajny wynik. Jak się okazuje, jeżeli porównamy dwa wyniki, pierwszy i drugi, razem z całą resztą tabelki, to już pokonaliśmy drugą, najtańszą podkładkę, tak, jaka była w zestawieniu. Ale teraz przygotowałem kolejną ciekawą rzecz. Wziąłem w takim wypadku zasilacz po prostu 12-woltowy, spokojnie trzymam i co jakbyśmy jego użyli po prostu, żeby... Tak, tylko czekaj, bo nie wiem, czy ja go wsadzę, bo zalutowałem grubo. Słuchajcie, nasz wentylator jest na 12 V i w tym momencie rzeczywiście te 12 V wykorzystuje, wieje znacznie mocniej. Co prawda zmieniamy troszeczkę wygodę użytkowania podkładki, ale mało kto rusza podkładkę tak naprawdę ze swojego biurka. No tak. Czyli jeżeli pojawi się konieczność użytkowania dodatkowego zasilacza, to myślę, że to nie będzie problemem. Grześ! Chodź, bo się zrobił. Jak się okazuje, wspólnymi siłami, za pomocą kartonu, zasilacza 12-woltowego i starego wentylatora uzyskaliśmy najwyższy wynik ze wszystkich wyników, jakie się pojawiły przy innych podkładkach. Mamy najlepszą podkładkę zrobioną z kartonu i pojedynczego 120 mm, no tak, 120 mm wentylatora, także... To jest takie rozwiązanie bardzo skomplikowane. Ja natomiast pomyślałem troszeczkę o czymś innym. Dlatego, że kiedyś dorwałem po jakieś 5 zł wentylatorki tego typu, które się podpina na USB i uwaga, one dmuchają. Dobra.
Dobra, odłączmy w takim razie wszystko i pozbądźmy się w takim razie naszego wentylatora stąd. Świetnie, ja uważam, że to będzie naprawdę, jeśli to, nie topowy, to na pewno jeden z najlepszych wyników. Bo uwaga, skoro i tak trzymamy laptopa najczęściej w jednej pozycji, to możemy zrobić po prostu taki lokalny wentylatorek. Oczywiście pełno otworów wlotowych z każdej możliwej strony. Ja go jeszcze tylko tutaj powyginam. To jest najgłośniejszy przy okazji chyba zestaw w tym momencie. Jest najgłośniejszy, ale i tak laptop normalnie by był głośny, jakbyśmy na przykład w coś grali. Zobaczcie, jak to wygląda od spodu. Nie wygląda to może jakoś super elegancko i mega, ale jeżeli się okaże, że tutaj uzyskamy naprawdę wysoki wynik, to jak dla mnie sens kupowania podkładki chłodzącej do laptopa mija się absolutnie z celem. Kiedy można ją zrobić samemu. I to w koszcie 5 zł plus przeduszka USB, która kosztuje ledychę? Grześ, patrz na to. Stary, czy ty to widzisz? Totalnie najwyższy wynik. Najtańszy, najmniejszy wentylatorek ma 4684, czyli to jest najwyższy wynik, jeżeli chodzi o wszystkie podkładki. Wentylatorek za 5 zł. Rozwalił każdą jedną podkładkę. I kawałek kartonu. Tak, i kawałek kartonu. Stop. Koro mamy znaleźć najbardziej opłacalne rozwiązanie, a zarazem najlepsze, to pomyślałem, że będzie najlepiej pójść do piwnicy, gdzie miałem jeszcze wentylator, którego używałem w momencie, kiedy musiałem wysuszyć piwnicę. To też uwaga, za jedyne 138 zł, zamiast podkładki którejś tam firmy, która tam była, możemy kupić takiego rodzaju wentylator, który, uwaga, ma 50 W mocy chłodzącej, coś mi się z niego wysypało, ale jest płaski na górze, elegancko wyprofilowany pod nogi. Możemy zrobić z niego stolik, jakby ja proponuję, połóżmy tutaj laptopa. Jest może delikatnie głośny, ale będąc przyzwyczajonym przez lata do głośnych laptopów gamingowych, myślę, że wielu osobom nie będzie to przeszkadzać. A jak będziemy potrzebować ekstra schłodzenia, to możemy przejść na poziom numer 2. Poziom numer 2, słychać, jest głośniejszy, ale chłodzenie jest znacznie wydajniejsze. Natomiast poziom numer 3 to poziom, na którym będziemy testować, jak ten laptop, jaki wynik uzyska. Słychać mnie? Halo? Dobra, to ja puszczam benchmarka. O, jaka błoga cisza. Jak dobrze teraz, nie? Wyłączyliśmy właśnie grę, więc już nie słychać chłodzenia z laptopa. Zobaczcie na ten wynik. No jednego jesteśmy pewni, jest najlepszy. Najlepszy spośród wszystkich innych. A to kosztowało nas prawie że o połowę mniej niż najdroższa podkładka z dzisiejszego testu, a dodatkowo może być po prostu gustownym stoliczkiem na kawę. Ale jaka jest konkluzja całego odcinka? Wydaje mi się, że są rozwiązania prostsze niż te, które proponują nam producenci, bo ja z żadnej z tych podkładek praktycznie nie byłbym zadowolony. Nie mówię tutaj o tym, że tutaj wykręciliśmy świetny wynik, tylko jakoś tak... Może zdejmijmy to już? Proponuję dobrze, tak, okej, okay, nie no, weźmy. Wiesz, co jest najlepsze? Zaraz po testach ten laptop jest po prostu chłodny. No w ogóle nie czuć, nie? Że on był dopiero pod obciążeniem. Motyw jest taki, że jeżeli wybieramy taką podkładkę, to w dużej mierze w tej sytuacji kierujemy się wyłącznie estetyką i ewentualnie potencjalną wygodą, tak? Z tych wszystkich, które tutaj są, stwierdziliśmy, że wyniki ich są łatwe do pobicia nawet takim wentylatorkiem, no to ta jest mimo wszystko chyba taka najbardziej opłacalna, jak ktoś chce. Takim małym. Tutaj jest RGB i to wszystko. No ta miała najlepszy wynik niby z tych wszystkich podkładek, ale to tak... No. Przez to, że tutaj mamy te malutkie wentylatory, to była najnieprzyjemniejsza, jeżeli chodzi o sam odbiór podkładki, bo po prostu miała wysoką częstotliwość swojego tego szumu. Jakby to takie... I to samo jest tutaj. To jest w tej najdroższej. Tamta jest... Coś koło 100 zł, czy tam 89? Ta była najdroższa i też ten element jest taki mocno plastikowy. A wiesz, co jest najciekawsze? Ta jest tutaj metalowa. Natomiast od spodu ma taką nieprzyjemną miękką nóżkę. No po pewnym czasie to się połamie. Prędzej czy później w jakiś sposób przypadkowy bądź nie, ale się złamie. Znaczy to jest fajne teraz, to się rzeczywiście mocno teraz trzyma. Teraz tak, natomiast nam chodziło o to, żeby uzyskać jak najlepszy przewiew powietrza, więc podnieśliśmy ją do góry. No ale teraz można ją położyć na przykład na kolanach i w sumie może byłoby lepiej. Ja bym szukał w tym momencie po prostu innej podkładki, która ewentualnie mogłaby się sprawdzić trochę lepiej, być trochę lepiej wykonana, być przyjemniejsza, bo jak dla mnie wszystkie te podkładki są takie, ta jest najsztywniejsza wydaje mi się. Na drugim miejscu bym postawił tą ze względu na metalową górę i to, że jak złożymy, to ona nam się łatwo nie rozkłada. I jednak chłodzi najlepiej ze wszystkich podkładek. Tutaj cena jakość, tak średnio no. I terkoczące łożysko wentylatora jest takie... W ogóle tutaj jest to wszystko tak odsłonięte, zauważyłeś? To jest poniekąd fajne, tylko problem jest taki, że ta blaszka z perforacją wklęsłą, niestety, ale łatwo jest ją troszeczkę przygiąć i zaczyna nam się wentylator. Przydałaby się w centrum jakaś stabilizacja. No bo po jakimś czasie tutaj niestety, ale to się tak. Może... No. Finalnie
Myślę, że taki projekt można by było zrobić w przyszłym roku. Zrobić podkładkę, która byłaby wygodna na biurko, wygodna do siedzenia, na przykład z poduszeczką profilowana, z dobrymi wentylatorami, jeszcze z wbudowanym na przykład powerbankiem, bo przecież takim powerbankiem też można naładować sobie. A jeszcze jakby była odrobinę większa, no to ładowarka indukcyjna pod telefon, czy cokolwiek innego. Można to rozbudowywać i rozbudowywać. Ekspres do kawy. O, tak, i toster. Wydaje mi się, że z dzisiejszego odcinka to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobał. Zrobiliśmy rzeczy troszeczkę inne niż na co dzień, ale odstępstwo od normy wcale nie jest złe. Znaczy, ten pomysł nam po prostu ewoluował w trakcie. Zwłaszcza pomysł, że ostatecznie wykorzystaliśmy przemysłowy wentylator. Tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć. Kanał Grzesia, kanał mój i Sub Twój.